witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś, jak wcześniej zapowiadany, Ford GT z 2006 roku. To jest jedyne auto, którym chcę jeździć z całego tego garażu. Słuchajcie, to jest legenda. W dzisiejszym materiale zobaczycie wszystko, co tylko mogę Wam przekazać a propos tego samochodu, tego egzemplarza, tego modelu. Na początku muszę Wam powiedzieć o małych ciekawostkach związanych z tym kolorem. Ta konfiguracja jest dokładnie tą samą, którą miał Doug DeMuro. Wiele rzeczy dowiedziałem się o tej furze od właściciela. Ta generacja jest mocno limitowana do 4000 sztuk. Miało to być 4500. Uznali, że okroją troszeczkę tą limitowość i zrobią to na setną rocznicę Forda. To jest, o czym mówię. Lampy mają taki fajny smaczek, że układają się dokładnie w setkę. 100. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo ten model został wyprodukowany tak upamiętniając setną rocznicę powstania Forda. Może zanim wejdę, to jeszcze pokażę Wam kluczyk. Słuchajcie, Ford Fusion ma chyba taki sam kluczyk. Na pewno ma takie same manetki, zmiany biegów, spryskiwacze i przyciski regulacji elektrycznych szyb. Słuchajcie, trochę jak w kabriolecie, jak się te drzwi otworzy. Drzwi są niesamowite, otwierają się razem z częścią dachu. Posłuchajmy. Teraz spróbujmy odpalić to przez kogoś innego. Zobaczymy, czy się uda. Czekamy już 10 minut. Próbujemy z nim walczyć. Mam nadzieję, że rozrusznika nie zepsujemy. O, już prawie. Jest! Jest! Jak on brzmi! Jejku! Czuć zapach takiej starej benzyny. Ciekawe, kiedy ostatni raz był odpalany. Oglądaliście film Powrót do przeszłości? Właśnie tak się czuję, jakbym siedział w takim wehikule. Słuchajcie, pewnie mi nie uwierzycie, ale musiałem pójść do toalety, zmienić pampersa. Naprawdę się boję tego auta. Sprzęgło, gaz, hamulec, jedynka. Ja cię sunę, żebym ja się spocił już na samym starcie. Zobaczcie, że check engine się pali, to też jest ciekawe. Nie wiem dlaczego, ale auto ma 902 mile przejechane. Więc każdy kilometr, każda mila tutaj to będzie dla właściciela strzał w kolano, dlatego chcę mu zrobić jak najmniej, ale przejedziemy się. A jakby go tak ustawić na proste i dodać mu gaz od 0 do 100, zrobimy to? Spróbujmy. Chyba trzeba. Ciekawe, czy da się utrzymać kamerę przy takim przyspieszeniu. Zobacz, zobacz w lusterku, zobacz w lusterku. Ja pierdolę. Zobacz w lusterku, jaki dym. Jaki dym zrobiliśmy? Ja nie mogę. Ale to wciska w fotel. Widzieliście to? Co tu się stało? Niesamowite. Upalałem gumę w Stanach Fordem GT. A muszę trochę płonąć. Ta maszyna, tak w skrócie Wam powiem. Wieloma autami jeździłem i to auto chyba zrobiło największe wrażenie na mnie. To auto rozpędza się w niecałe 4 sekundy do setki. Jedynka, dwójka, 2000 obrotów wystarczy, żebym ja nacieszył się tym samochodem, naprawdę. Dobra, jedźmy. Jedynka. O kurde! Tego Wam nie odda nic! Tego Wam kamera nie odda! Jak? Ja, to w ogóle nie słychać nawet. Mając 100 na godzinę na liczniku, wrzucając dwójkę, nie miałem nawet 4000 obrotów. Co to jest za skrzynia? Niesamowite. Ja pierdziele! Przecież to auto mnie... Ja muszę stanąć na chwilę i... I zaczęła mnie głowa boleć. Ale ja nie żartuję, znacie moje filmy. Ja nie udaję takich rzeczy. Autentycznie ja nie wiem co powiedzieć. To auto tak dziwnie przyspiesza, tak niesamowicie, że to jest... Nie, ciężko to opisać. Bo zobacz, masz 1500 obrotów, jedziesz spokojnie, nagle przyspieszasz. I masz bestię!
Kocham to robotę. Wiecie co, pojedziemy teraz na jakiś parking. Ja muszę na spokojnie wam opowiedzieć o tym aucie, bo... Ja pierdziele! Mam ciarki na ciele. Nie, słuchajcie, staniemy tym autem. 550 koni, to niby wiesz, poziom jakiegoś AMG. Ja w to nie wierzę, co tu się stało. Przyłączniki tu, które macie, które widzicie, są jak od jakiegoś samolotu. Rear refrost, hazard, fog, lights. Wyjdźmy trochę z tego samochodu, a przy okazji powiem wam o dwóch wadach, że tak powiem, które zasłyszałem. No, ja nie jestem właścicielem tego auta, ale właściciele aut skarżą się na to, że walą głową w drzwi bardzo często, jak wysiadają. No nie mam takiego problemu, jak otworzę drzwi na maksa, no to nie mam. Chociaż no rzeczywiście jest to tak w newralgicznym punkcie. A druga sprawa, tutaj macie plastikowe wloty. To jest spoko w momencie, w którym chładzisz sobie plecy, ale jest to bardzo niewygodne. Siedzisz na plastiku tak naprawdę. Tutaj też są te plastikowe obważanki w poddupku. Jak to mi nie przeszkadza dzisiaj, chociaż jakbym w majtkach jechał to może bardziej, to przeszkadza. Rzeczywiście jest to twarde, ale poza tym skóra, bardzo cienkie fotele, no i oczywiście karbonowe. O, widzicie to, o czym mówiłem. Jak teraz wstawałem, to zarąbałem barkiem. Teraz widzicie samochód w pełnym przekroju. Ja specjalnie przejdę tutaj na stronę pasażera, żeby nie zasłaniać wam tej legendy motoryzacji. Przede wszystkim chciałbym, żebyście wiedzieli, jak opływowy jest ten samochód. Upamiętnia Forda GT40 z lat 60. I muszę wam powiedzieć, dlaczego tamten nazywał się 40, ponieważ był wysoki na 40 cali. Ten, myślę, że bardzo podobnie. Ściśle skitrane opony tylnie. Jak on brzmi, ale tu jest gorący. Wow. Tutaj miałem mikrofon. Tak brzmi ten samochód. Tutaj w tym miejscu jest dźwignia, którą się pociąga, żeby otworzyć cały tył tego samochodu. I teraz można go otworzyć. Przede wszystkim posłuchajcie, jaka jest praca tego silnika, charakterystyka. Przybliżę się, bo tu mam mikrofon. Cała konstrukcja sprawia, że auto jest tak lekkie, ale tak solidne, tak dobrze prowadzące się. Żałuję, że na to, że nie sprawdziłem tego samochodu. Jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie, jak się otwiera ta klapa silnika, w sumie tylna. Nie otwiera się cała. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tylne lampy musiały zostać z nadwoziem i nie być w elemencie ruchomym. Takie jest prawo w Stanach Zjednoczonych. Tak też musieli pozostawić to konstruktorzy, którzy tworzyli tę maszynę. No i przy okazji muszę wam powiedzieć, że kojarzy mi się to dość mocno z Koenigseggiem. Oponę widać gołym okiem tutaj, jak się zdejmie nad kolem. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Przy okazji chyba te opony, który rocznik, bo nie były chyba wymieniane od nowości. Opony z 2006 roku, no to się nie dziwię. Zobaczcie, jak wielka jest ta opona. Niesamowite. 315 naprawdę robią robotę. Tak szerokie. Niesamowicie lekka konstrukcja. Dla mnie to jest majstersztyk. Jak na Forda, to jest jeden z najciekawszych egzemplarzy Forda w całej historii tej marki. Niesamowite. I ten kompresor, zobaczcie, tak specyficznie skonstruowany. Ciekawe, czy będzie go słychać, jak przekazuję. Ja pierdzielę, to jest mokry sen. Ups, maska aż się, to znaczy klapa bagażnika aż się zamknęła. Przymknijmy ją. To jest mokry sen każdego miłośnika motoryzacji. Co się dzieje na tym YouTubie moim? Niesamowite. Ja naprawdę, gdybyście powiedzieli, że kiedykolwiek będę siedział w Fordzie GT, to bym wam nie uwierzył. A to jest naprawdę rarytas na skalę światową. Niesamowicie się cieszę, że mogę pokazać wam ten egzemplarz na moim kanale, w moim programie. Jak już jesteśmy tutaj, to zobaczcie, jak felgi są skonstruowane. Dość specyficzny, ale w miarę prosty wzór, tworzony przez BBS. Bardzo dobry układ hamulcowy, ale to musi być w takim aucie zachowane, ponieważ jeżeli auto potrafi rozpędzić się do 340 km na godzinę, no to musi też zahamować z tych prędkości. Tak, dobrze słyszeliście. To auto przyspiesza do tak niebagatelnych osiągów. Pytacie, dlaczego go nie wyłączam? Mieliśmy problem z odpaleniem go, więc nie chcę już ryzykować po prostu. Przód auta, przejmę kamerę, zasługuje też na chwilę uwagi. Oprócz ciekawych świateł, to jest naprawdę ciekawie skonstruowana klapa bagażnika. Tutaj też są wszystkie wentylatory, oczywiście.
ale które słychać zresztą. Słyszycie je? Ale nie będę wam pokazywał tego, chociaż ciekawie się to otwiera. Powiem wam tylko, żeby otworzyć wlew paliwa, on sam wyskakuje, trzeba tutaj pociągnąć, ale najpierw przekręcić kluczyk. Nie będę tego robił z prostej przyczyny, auto jest odpalone, więc nie chcę go gasić, ale uwierzcie na słowo, że tak jest. A z drugiej strony mamy taką samą wajchę w zasadzie, też wam ją pokażę i to też jest ciekawe. Tutaj właśnie otwiera się przednią maskę, czyli bagażnik. Tutaj przekręcamy kluczyk i otwieramy bagażnik. Bagażnik się otwiera z tej strony. Samochód jest w swojej prostocie niebagatelny, naprawdę niesamowity. Z tyłu też prezentuje się pięknie. Tak wygląda dyfuzor, bardzo, bardzo sportowy, wyścigowy wręcz bym powiedział. I prosty przede wszystkim. No i dwie centralnie umieszczone rury wydechowe. Samochód prowadzi się genialnie, ale muszę uwierzyć na słowo, bo ile? Jak kilka kilometrów nim zrobię. Nie chcę więcej, bo szanuję właściciela, ale przez to, że silnik umieszczony jest centralnie, jego środek ciężkości jest genialny. Coś tu dzwoni w tym aucie? Chyba właściciel dostał namiar, że jesteśmy za daleko garażu. Wracamy. V8, 5,5 litra, 551 koni. Mechanicznych. Zwykłe, podstawowe egzemplarze są warte około 2 milionów, w górę 2,5 miliona, ale ten ma 900 mil przebiegu, 900 mil, 1400 km. To auto jest warte co najmniej 3 miliony. Myślę, że więcej, ale nie będę przesadzał. Licznik, zobaczcie, wyskalowany jest do 360 km na godzinę. To auto pojedzie co najmniej 330-340 km, 678 Nm przy 4500 obrotów. Ha, jaka to jest maszyna. Ford zrobił robotę, która przeszła moje najśmielsze oczekiwania i spełniłem też swoje marzenie. To jest legenda legenda motoryzacji. O Boże, zaraz się popłaczę z tych emocji. I też się w Stanach. W Stanach Zjednoczonych jeździłem Fordem GT. Upalałem go. Niesamowite uczucie. Ochłonąłem trochę. Jedźmy dalej. O właśnie, to jest jakaś taka wada. Te drzwi nie domykają się tak łatwo. Trzeba je trzasnąć jak w G-klasie. Rzeczywiście mój pasażer, operator, trzasnął dość mocno. Czy jest warty 3 milionów? Spełnione marzenia nie mają swojej ceny. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś marzy o takim aucie, warto. Ciekawostka. W 2006 roku ten samochód był do kupienia za równowartość mniej więcej 660 tysięcy polskich złotych. Dokładnie to było 111 tysięcy funtów. Dojechałem do garażu. Najcięższe wyzwanie, że tak powiem. How much space do I have? Tak by wyglądał cały materiał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. To było coś niesamowitego. Ford GT we własnej osobie zagościł na polskim YouTubie w programie High Five. Bardzo wam dziękuję, że mogliście być tutaj ze mną. Subskrybujcie program High Five, żeby oglądać następne materiały. Cześć.